poprzez chyba panią Teresę Rzeczkowską, której okoliczności spotkania w tym momencie sobie nie przypomnę, poznałem Wiesława Wazla, Michała Garapicha, Ewę Gaczoł, Mirka Gaczoła. Była to grupa, która poległa przy okazji w pierwszej wpadki RKW i oni drukowali sygnał. Oni drukowali sygnał. Okazuje się, na jakiejś, najpierw na powielaczu, a potem na maszynie offsetowej własnej konstrukcji, zrobionej na innych planach. Można powiedzieć, że tutaj chyba przy tym pracował właśnie Wiesiek Wazl. I to oni nas wyprzedzili. Ale jak zobaczyli nasze plany, stwierdzili, że to jest zdecydowanie lepsze. Połączyliśmy siły. Połączyliśmy siły, zintegrowaliśmy się, połączyliśmy wiedzę i zaczęły się prace nad wytworzeniem tej maszyny. Ona już powstała z końcem 82 roku, może w trzeciej i w trzecim kwartale 82 roku. I każdy następny numer myśli był już drukowany na offsecie. Oczywiście szefem, mózgiem tego był Leszek Książek. Oprócz niego był tam Wiesiek Wazl. Tu muszę zobaczyć poligrafia. Jest Władek Krzek, Adam Wontor, Andrzej Dzięga, no i ja. Pierwsza drukarnia, w której stanęła maszyna wyprodukowana przez nas, była w Mogilanach, w domu, który był domem rodzinnym Adama Wontora. I tam było przynajmniej kilka nakładów wydrukowanych i myśli, i sygnału. A mógłby pan powiedzieć, bo już wiemy, jak powstała maszyna, a mógłby pan słuchaczom powiedzieć i widzom, jak było w czasie tym ciężkim z zaopatrzeniem w papier, farbę, w zdobywaniu reszty materiałów do druku? To była w ogóle coś zdumiewającego. Nic nie było, a się pojawiało. Początkowo nie wiem, w jaki sposób. Farby zdobywaliśmy tak. Farbę to w małej poligrafii. Że tam ktoś dał puszkę farby offsetowej. To było, ale o tym później powiem, na farbie wtalowej. To była farba rozpuszczanej w zwykłym rozpuszczalniku i zagęszczanej pastą Comfort. Do mycia rąk. Sita naświetlaliśmy na samodzielnie tworzonych koloidach, bo nie mieliśmy dostępu do oryginalnych materiałów. Ja miałem tę wiedzę, nawet eksperymentowałem nawet z rotograwiurą, czyli trawiłem płytki. Ponieważ miałem pełne przygotowanie fotograficzne, potrafiłem wykonać samodzielnie emulsję i potrafiłem stworzyć wklęsło druk. Ale to w sumie było bardzo nieefektywne, to można było robić jakieś pieczątki, ulotki, tego typu rzeczy. Offset był nie do przebicia. Dawał najlepszą jakość. Ilością i jakością. Tak, tak. Przede wszystkim dawał możliwość druku w kolorze, dawał możliwość przenoszenia fotografii, grafik, tego typu rzeczy. To, co było na przykład słabością ramki, że to była tylko maszyna do pisania. Czyli można było używać wersalików, czyli pisać dużymi literami, lub kurentem, czyli pisać małymi literami. I to wszystko nad nie można było pochylić. Te wydruki nie mogły być skalowane, natomiast myśmy pomniejszali przez to tekst, bo w stosunku do wydruków, proszę zobaczyć, jest to tekst pomniejszony w stosunku do wielkości czcionki. Zatem myśmy więcej treści mieścili na mniejszej ilości papieru. Oczywiście to pomniejszanie było w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie. A czy pan miał jakichś stałych zaopatrzeniowców, czy pan się często starał o... Papier zdobywaliśmy gdzie się dało. Dużo papieru zdobywał Wiesiek Wazl. Poprzez wydanie tego pierwszego numeru nastąpiła, można powiedzieć, taka eksplozja wydawnictwa na zewnątrz. To było tak jak podanie biletu wizytowego. Wręczenie numeru pierwszego, myśli nieinternowane, pismo ruchu Solidarność. To nie było pismo związku, tylko ruchu Solidarność. Kiedy i dlaczego zdjąłem nazwę Solidarność, to opowiem o tym za chwilę. A co państwo na przykład na zamówienie drukowali? Drukowaliśmy dzień na przykład.
Czyli dla tytuły komisji... innych tak. organizacji. Tak, dzień dla AGH, dla Solidarności AGH. Drukowaliśmy dla Solidarności Pracowników Służby Zdrowia. Drukowaliśmy dla LDPN-u też wydrukowaliśmy ze dwa numery, Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość. Tak. Drukowaliśmy nawet dla regionu, ale to nie bardzo niechętnie czyniłem, a zaraz powiem dlaczego, ale jak Irena przynosiła, no to nie byłem w stanie jej odmówić. Bo on ma, ja to wszystko przepiszę, ty się nie przy mnie przejmuj. Następnie drukowaliśmy dla Hutnika. W pierwszej setce mamy 10 numerów. Po kolejnych wpadkach Hutnika jakimiś kanałami do nas docierali i myśmy ten drukowali. No, w myśl takiej zasady trzeba temu Kiszczakowi zrobić, tę grubię zrobić akuku, tak? Czyli żeby odciążyć chłopaków, którzy siedzą, tak? Że to jednak nie oni. No tak. A może pan wymienić własne tytuły? Tak, proszę pani. Pierwszym były myśli nieinternowane, ale równolegle drukowaliśmy sygnał. Tylko że początkowo sygnał był pismem struktury kosowskiej. Ale w momencie, gdy pani Śledziejewska, twórczyni Matka Chrzestna Sygnału, wyjechała na kontrakt zagraniczny. W tym momencie pani Rzeczkowska, Teresa Rzeczkowska została z redakcją sama i nie bardzo sobie radziła. Ja się spotykałem z panią Teresą, robiliśmy redakcję poza Ireną. No i brakowało nam numerów. No więc myśmy zaczęli pisać. Zaczęli nasi autorzy też pisywać do Sygnału, tacy jak Smaga, tacy jak Tatkowski, później tacy jak Ryszard Kantor. Też te teksty były pisywane do Sygnału. Zaczęły się pojawiać rysunki satyryczne na końcu wykonywane przez Janusza Dańczaka. To był stały, no, na końcu był rysunek satyryczny. Tak jak można powiedzieć coś w rodzaju Filutka w przekroju, tak? Profesora Filutka w przekroju. Zawsze na jakiś temat, zawsze z jakimś morałem. No, całkiem inteligentnie przez Janusza robione. I w tym momencie powoli, niejako naturalnie, myśmy ten sygnał przejmowali. I to było tak. O ile w momencie, w którym maszyna, która nazywała się przez grupę Wieśka Wazla Łakomce, myśmy później przejęli tę nazwę na następne konstrukcje Łakomca, a Łakomiec dlatego, że nie dlatego, że minister wówczas chyba skarbu był, czy gospodarki Łakomcy, nazywał się Łakomiec, tylko dlatego, że ta farba, mówiąc wprost, łakomie połykała farbę. Była łakoma i zjadała mnóstwo farby poprzez to, że była niedokładnie wykonana. Wiadomo, że farba była towarem deficytowym. W związku z tym, pomimo, że później wszystkie te mankamenty usunęliśmy, że maszyny były wytwarzane na obrabiarkach sterowanych numerycznie z dokładnością do tysięcznej części milimetra, to była prawdziwa produkcja, naprawdę profesjonalna produkcja, pomimo to nazwa Łakomiec została. Doszliśmy do generacji Łakomca 6.